Siemanko, witam was w słonecznym Yorkshire. W końcu lato dotarło i do nas jeszcze z 3 dni, oby się tak utrzymało. Ostatnie 2 dni spędziłem w ogrodzie, leżąc na leżaku i pijąc whisky. Ale chciałem o czymś pogadać, bo mnie boli, nie? Dragonfly został ogłoszony jakiś czas temu i prawdopodobnie w tym tygodniu nadejdzie Alpha. Opinie graczy są podzielone, czy Blizzard zdąży wyrobić się do grudnia i dać nam produkt kompletny lub prawie kompletny. Ja osobiście, jak wiecie, bo nie wiecie, jestem World of Warcraft bias. Ta gra jest bardzo mocno związana z moim życiem, bo gram w nią od 17 lat, odkąd przyjechałem do Anglii. O tym możecie sobie zobaczyć w moim odcinku, którego linka za chwilę tu wrzucę. W pierwszym odcinku, jaki tutaj na kanale wrzuciłem, o tym, jak kocham Warcraft, jak go poznałem i dlaczego jest taki dla mnie ważny. W każdym razie to jest jedyne hobby, jedyna gra, w którą gram regularnie od 17 lat, do której zaglądam teoretycznie codziennie, poza ostatnim dodatkiem, ponieważ sobie zrobiłem przerwę, bo bolało. Ale to wszyscy wiecie, pewnie mi się tak samo podobnie, bo ktoś z waszych znajomych tak samo miał. Jeśli chodzi o nowy dodatek, to jestem tutaj troszeczkę rozbity, bo z jednej strony jestem świadomy tego, że jest bardzo duża szansa na to, że Blizzard znowu spierdoli i dostaniemy kompletne gówno, że się nie wyrobią, że tam już nie ma nikogo, kto by miał jakieś serce i pasję do tej gry. Ktoś właśnie ostatnio porównał Blizzarda, że to jest taka ściągnięta skóra z trupa, w którą wszedł jakiś potwór i udaje właśnie Blizzarda z przeszłych czasów. I sądzę po tym, co się wydarzało ostatnio, prawdopodobnie tak jest, ale z drugiej strony jestem ja i może też jakaś mała grupka osób mi podobnych, która ma tą dziecięcą naiwność i wierzy, że przecież kiedyś musi być dobrze, że kiedyś coś się musi zmienić na lepsze, że kiedyś trzeba odbić się od dna. Tym bardziej po tylu nauczkach, jakie ostatnio zebrał Blizzard. Właśnie, zebrał i się nauczył, czy zobaczył i nauczył się czegoś gorszego. Czegoś, czego wizytówką właśnie jest Diablo Immortal. Gra, która jest zjebana przez to pay to win i gracze ją źle oceniają, ale gra, która zarabia krocie, bo jest część takich właśnie bezmózgich budyniów, którzy płacą byle jakąkolwiek kasę, żeby się posunąć do przodu trochę w grze. Z jednej strony nie lubię i drwię i szydzę z tych ludzi, a z drugiej strony jestem troszeczkę częścią tego problemu. O czym zaraz wam opowiem. Tak więc jak będzie? Wyrobi się Blizzard i dostarczy nam coś konkretnego w grudniu, czy się nie wyrobi i pójdzie się wszystko walić znowu jak z ostatnim dodatkiem? Chciałbym wierzyć, że po tych wszystkich problemach, które się wydarzyły w Blizzardzie, została jakaś grupka ludzi, którzy są tą właśnie małą, tlącą się nadzieją, która jak w filmach walki dobra ze złem wybuchnie, powstanie jak Feniks z popiołów i dostarczy nam grę, o której marzymy od kilku lat. Chciałbym wrócić do Azerów, do podstaw, do korzeni, odświeżyć te stare krainy, tchnąć w nie nowe życie, nową grafikę. Chciałbym, marzę o tym, żeby taka nacja jak Vrevendreth, wampiry, były dostępne w Azerów, miały swoją krainę, gdzie można zaglądać regularnie. Żebyśmy mogli grać wampirem, albo właśnie, jak tu teraz możecie zobaczyć na tym małym gameplayu, gargoylem. Coś pięknego. Ja lubię wampiry, wilkołaki, umarlaków i gargoyle. Że gdybym mógł grać taką postacią na co dzień, to byłoby zajebiście, spełnienie marzeń, ale co ja, stary pierdziel, mogę wiedzieć? Czas pokaże. Niemniej jednak jestem skonfundowany. Wierzę, że może coś się pięknego wydarzyć. Jestem naiwny i chciałbym, żeby tak się właśnie było, żeby moje wierzenia zostały wynagrodzone. Ale z drugiej strony wiem, że ludzie zawodzą i że w dzisiejszych czasach z tych pięknych, wspaniałych magazynów, z których wychodziły takie wspaniałe gry, zostało tylko wspomnienia. Teraz to są korporacje, które produkują hity, które mają na celu wyciągnąć z nas kasę i jak widać po Immortalu, dobrze im to idzie. I teraz tutaj przychodzi problem nowego dodatku. Poprzednie dodatki miały w miarę normalną cenę. Battle for Azeroth kosztował, niech sobie przypomnę, nie, Legion kosztował 64,99 funta. Kolejny BFA kosztował już 89,99, czyli jakby tak jakby po 20 funtów skacze z dodatku na dodatek. Shadowlands kosztował 109, a Dragonflight 129. No i teraz problem. Czy mam wydać taką grubą kasę na coś, co będzie stało na półce i tak naprawdę nie będę po to sięgał? Czy nie wydać, a za jakiś czas żałować, że nie wydałem, bo będzie mi brakowało pudełka do kolekcji? Chociaż patrzę do góry, bo tu mam moje kolekcjonerki, chociaż w moich kolekcjonerkach brakuje mi Vanilli i Burning Crusade, jeśli się nie mylę. Zacząłem zbierać od
Wrath of the Lich King, dlatego że po prostu nie wiedziałem wcześniej o kolekcjonerkach, a nie wydam teraz kurwa $1000, żeby sobie te pudełeczka dokupić i postawić. Zacząłem grać od Vanilli, zacząłem kupować od Wrath of the Lich King i tak już zostanie. Nie kupiłem tej Anniversary kolekcjonerki, trochę żałuję, a z drugiej strony nie do końca. I tutaj właśnie miałem dylemat. Bo ta kosztuje 129,99, co uważam, że jest rozbrojem kurwa w biały dzień. Inflacja inflacją, ale kurwa, bez przesady, ok? Co my tam mamy? Mamy pudełeczko, które wygląda dość zacnie. Mam nadzieję, że to wszystko będzie grawerowane, że będziemy mogli to dotykać i czuć różnicę w poziomie wykonania pudełka. Wiecie, o co mi chodzi? I mamy troszeczkę... Ja uważam, że mniej kontentu, dlatego że dla mnie ten cyfrowy cały content jest cyfrowy, można go zrobić tak. No i pewnie będę używał smoka i teleportacji, nowej animacji teleportacji, a całą resztę w ogóle zapomnę, że mam. Czas gry, ja płacę regularnie, bo abonament, więc pewnie komuś to oddam, albo będzie leżało i nigdy tego nie użyję. Użyję podkładki pod mysz, bo to używam zawsze. Piny, tak samo jak z ostatniego dodatku. Pinów nie będę nawet wyciągał, zostaną pewnie w tym samym pudełeczku tutaj, w tym samym holderze, zostaną w pudełku i nigdy ich nie dotknę. Może, chociaż może ten czerwony smog wygląda fajnie, lubię czerwony, czarny kolor, więc może gdzieś sobie przypnę, tylko kurwa gdzie? Może w samochodzie gdzieś, nie wiem. No i książka, dla mnie artbook jest podstawą. Uwielbiam książki, dotyk, zapach farby, artbooki, komiksy to było coś, co uwielbiam od dziecka i nad czym się uczyłem rysować, więc bardzo... Zawsze doceniam artbooki i kolekcjonuję artbooki i dla mnie kolekcjonerka, bo jestem dość stary i oldschoolowy, zawsze kolekcjonerka się liczyła pod względem kontentu, którego mogę wziąć w rączkę i dotknąć, jak właśnie książka, płyty z grą, płyty z muzyką, którą mogę wsadzić sobie w radyjko samochodowe, mimo że teraz też samochody odchodzą od płyt, ale ja mam auta 2, gdzie mam czytnik płyt i chciałbym móc sobie wsadzić płytkę z muzyką i jadąc na przykład do Polski na urlop, nasłuchać się porządnie mojej ulubionej muzyki, no ale tego nie będzie, niestety. Mówią ludzie, że to jest więcej kontentu, tak naprawdę jak patrzę na ten cyfrowy i tak dalej, więc że cena jest adekwatna, gówno, prawda. Cena byłaby adekwatna, gdyby tego kontentu drukowanego, plastikowego, jakiekolwiek byłoby więcej. Cyfrowy kontent można nawalić ile chcesz, bo tak naprawdę to dla deweloperów jest chwila pracy. No i siedzę któregoś dnia, jakieś 3 dni temu, wyskakuje reklama, że już kolekcjonerka jest dostępna. Poleciałem do kompa, wchodzę i... Kupić czy nie kupić? Wydać, nie wydać? I tak się zastanawiam, no i co? No i właśnie to jest to właśnie, że jestem World of Warcraft bias, tak, że cokolwiek jest z logiem Warcrafta, to kupuję, mam tu kupę rzeczy, zrobię o tym osobny film. Co ma logo Warcrafta, co jest komiksem, zeszytem, czapką, skarpetką, to wciągam, bo lubię, bo uwielbiam, bo po prostu Warcraft dla mnie jest ważny. I co? I kupiłem. Tak, jestem, przyznaję się, częścią tego problemu. Nie kupuję ze sklepu Warcrafta serwisów, tych cyfrowych mountów i jeszcze... Mounty może mam 2 kupione w całej 17-letniej historii Warcrafta. Nie kupuję petów, no ale jednak sumienie podpowiadające, że będę kiedyś żałował, że nie mam kolejnego pudełka, sprawiło, że kupiłem. Dla mnie w świecie fantasy w moim życiu są tak naprawdę 3 jakby działy fantasy, które się dla mnie liczą. Jest Władca Pierścieni, wiadomo, ojciec całego fantazy, jest Wiedźmin, nasz rodzimy twór i produkt, który uwielbiam, kocham i szanuję. Jest World of Warcraft, coś, czego zaglądam od 17 lat regularnie, mimo że nie na pro poziomie. Nie gram na pro poziomie dlatego, że dla mnie Warcraft RPG czy MMORPG to jest może walka o jakiś lepszy armor, ale dla mnie przede wszystkim jest PvE. Uwielbiam zwiedzać krainy, robić questy, słuchać muzyki, wynajdować te całe easter eggi i inne rzeczy. Walał mnie rajdy i inne pierdoły, myfiki też w ogóle. Jak ktoś tak gra, to szanuję oczywiście, nie mam na to czasu. Wolę bardziej oldschoolowo enjoyować się historią i lorem. Dlatego mam taką nadzieję, że ten lore i historia w Dragon Flights będzie lepsza niż Shadowlands. Do Shadowlands wróciłem od jakieś miesiąc temu czy dwa, gram na nowo. Nie mam jeszcze nawet latania odblokowanego w Shadowlands, mam tylko w Seren Mortis. Ale ta historia mnie tak bardzo nie interesuje, że tylko klikam, żeby zaliczyć chapterki, wykonać kilka achievementów, żeby ewentualnie odblokować te latanie w Shadowlands i tyle. Koniec. Więc nadzieje mam wysokie i mocne, jeśli chodzi o Dragonflight, mam nadzieję, że się nie rozczaruję. Sam nie wiem, jak to ocenić. Niby się nie hajpuję, ale z drugiej strony czekam. Z jednej strony
Wiem, że jest duża szansa na to, żeby to było tak samo gówniane jak Shadowlands, ale z innej strony to wewnętrzne dziecko wierzy, że Damianku, kiedyś musi być lepiej, kiedyś musi się udać, kiedyś ten Bóg grania i graczy musi nas wszystkich zadowolić i wysłuchać naszych modułów. Może. Jestem ciekaw waszych opinii. Co wy myślicie? Jak wy do tego podchodzicie? Coś tam poczytałem już na internetach, ale może ktoś z was będzie miał na tyle ochoty, żeby mnie wspomóc troszeczkę komentarzem, łapką w górę, albo jakimś lajkiem, subskrypcją, sugestią w komentarzach odnośnie czegokolwiek, mojego ryja, czy może tematyki, cokolwiek. Kilku followersów miało wpływ na to, jak kanał zaczyna się zmieniać, że zdjąłem maskę i przestałem ją używać, że pokazuję swój niewyjściowy ryj. Porzucam chyba angielski, bo jednak czuję się lepiej w polskim, jest mi bardziej swobodnie nagrywać, a w tym czasie ograniczonym jako tata jednak to będzie szybsza opcja do wyprodukowania jakiegoś odcinka. Więc zachęcam was do subskrybowania, komentowania, kolejne odcinki w produkcji. Z Warcraftem pochwalę się jedną rzeczą, którą wy nie macie, a ja mam, a która uważam, że jest najlepsza, jeśli chodzi o granie w MMO, a tym bardziej w Warcrafta. Ale to już w następnym tygodniu. Koniec. Koniec nudzenia, koniec nawijania. Zawijam się do ogrodu. Trzeba ściąć trawnik, nalać whisky, odpocząć, zanim dzieciaki wrócą z szkoły. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, do następnego i live long and prosper.